urodził się 14 marca 1843 roku w La Capelle na północy Francji. Syn Juliana Aleksandra Deona i Stephanie Vandele, zamożnej rodziny właścicieli ziemskich. Powołanie do kapłaństwa poczuł podczas mszy bożonarodzeniowej w 1856 roku. Człowiek wykształcony, z kilkoma stopniami naukowymi i doktoratami. Wstąpił do seminarium świętej Klary w Rzymie. W tym samym mieście rozpoczął studia teologiczne na Uniwersytecie Gregoriańskim. Święcenia diakonatu przyjął 6 czerwca 1868 roku, a prezbiteratu 19 grudnia tego samego roku. W 1871 roku został mianowany wikarym w parafii Saint-Quentin, przemysłowym mieście w północnej Francji. Jego troska o najbardziej potrzebujących skłoniła go do stworzenia patronatu świętego Józefa, którego celem było zaopiekowanie się i wychowanie dzieci, najuboższych i najbardziej potrzebujących pracowników. 13 lipca 1877 roku podjął decyzję o założeniu zgromadzenia Oblatów Serca Jezusowego, zatwierdzonego przez biskupa diecezji Soissons. Rozpoczął nowicjat, rok formacji duchowej. 31 lipca 1877 i w tym samym roku założył kolegium świętego Jana. Śluby zakonne złożył w następnym roku, 28 czerwca. Kilka lat później zgromadzenie zmieniło nazwę i stało się znane jako Księża Serca Jezusowego. Człowiek oddany wymiarowi społecznemu i duchowemu. Zmarł 12 sierpnia 1925 roku. Jak sam stwierdził, pozostawił nam jako duchowy testament największy ze skarbów, Najświętsze Serce Jezusa. Dzisiaj, rozproszeni w ponad 40 krajach i liczący ponad 2000 zakonników na całym świecie, Księża Serca Jezusowego mają charyzmat bycia prorokami miłości i sługami pojednania.